Siemanko, w tym krótkim odcinku chciałem Was poinformować o konkursach od gracza Dangerous. Zasady są takie. Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania z jego prezentacji, mogą wylosować nagrody. Jest 1500 różnych itemków do wygrania, w tym gamów i przedmiotów. No ale zasady są takie. Odpowiedź można podać tylko, gdy Dangerous będzie online w grze. Więc trzeba go tam dodać do obserwowanych i sprawdzać, czy wszedł do gry. Nie ma limitu odpowiedzi, czyli można próbować do skutku, ale nie wolno spamować. No i ponadto podał tam linki, które mogą pomóc przy rozwiązywaniu tych zadań. Codziennie on o późnych godzinach będzie zmieniał te pytania, więc warto sprawdzać, czy stawi nowe pytanka. Tutaj też wypisał listę osób, które wygrały. Jak widać, konkurs już jest od kilku dni. W sumie też nawet wygrałem. Tutaj. Halabardę na 7 level. A to się tyczyło pytania bonusowego. Czy kto by wbił jako pierwszy 81 level, a był to gracz Carlsen, czyli Dangerous. A dokonał tego 7 lipca 2020 roku, jako że Nordia wyszła 30 czerwca 2020, czyli zrobił to w tydzień po wyjściu Nordii. Więc błyskawicznie. Natomiast te pytania tutaj, one już są nieaktualne, więc pewnie jak ten filmik opublikuję, to niedługo pytania zostaną zmienione. Warto zaglądać na jego prezentację. Tutaj są też rozpisane nagrody dla zwycięzców. Na przykład Zdzisław Mega Drenaż. Tutaj Kuzanna kartę wygrał. I Gemik. W sumie trzy osoby, znaczy się inaczej. Dwie osoby miały trzecie miejsce. To podejrzewa, że prawdopodobnie wygrały w tym samym czasie, czy coś takiego. Natomiast tutaj jest lista wszystkich osób, z tego co tu widzę. Tylko nie wiem, czemu niektóre tutaj, na przykład tutaj, nie mają napisanych tych nagród, pewnie zapomniał, czy coś tam, czy może to były mikstury. To już tam mniejsza, ale można zawsze coś wygrać, akurat mi się nie przyfarciło. No ale tu na przykład Huzanna wygrał królowe buty plus 1 i kartę. To jest bardzo dobra nagroda. I dobra, to tyle co chciałem przekazać. I życzę powodzenia